Elo, elo! Absolutnie zwyczajny dzień w Red Dead Redemption 2. Pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj zrobimy w dzisiejszym odcinku. Otóż, jak pamiętacie, pan PR już od jakiegoś czasu zapraszał nas na widowisko. O! A, wskoczę co. Au, au, au! Kurde, to nie jest takie łatwe. No, udało się. O, tutaj właśnie. I my. Au! No, muszę się nauczyć wychodzić z tego i wchodzić. Dokładnie, wielkie widowisko użycia pierwszy raz krzesła elektrycznego. Zapalę sobie cygaro i chodźmy się zobaczyć, jak też to krzesło elektryczne działa. Może bydlaczek w końcu do mnie przyjedzie. No, chyba coś ci poszło nie tak. Ja cię kręcę. Ale tortury wymyślił wręcz. Don't seem overly humane to me. I think it's mighty fine. Ah, no dobra. Zobaczmy misję, szczegóły misji. No. Czyli co, dwa trupy są? Naprawdę? I umarł? I to jest koniec? Ach. No, aż mi się wierzyć nie chcę. Doktorze. Chyba nie mogę za bardzo go mogę ograbiać. Dobra, chodź tutaj. Masz coś ciekawego przy sobie? Plany krzesła elektrycznego. No, zobaczmy. Czytaj. Krzesło do egzekucji. Nic ciekawego. Dobra. To nie było przestępstwo. Nikt się do tego nie przyczepił. No, fajne, fajne widowisko. Nie ma co ukrywać. Mega fajna zabawa. Dobra, no i zginął w końcu. No i się skończyło. Dobra, bydlaczek. Koniec tego obijania się, jedziemy. Mamy parę spraw do załatwienia. Pierwsza sprawa do załatwienia to jest ta, nieznana osoba. Jak nieznana osoba chce ze mną porozmawiać, to co ja robię? Idę z nią porozmawiać, taki jestem. Tak na mnie mówią. Ej, ale wiecie co, może powinienem kolor chociaż zmienić? Cały czas w tym błękicie biegam. Jakbym zmienił kolory swoich ubrań, to wyglądałbym inaczej. Na pewno bym inaczej wyglądał. Wiecie co, chodźmy jeszcze chwilę do sprzedawcy ubrań. Dobra, troszkę się przebrałem. Zmieniłem stylówę. Czerwony po prostu mi się znudził. Teraz jesteśmy tak trochę na biało. Zmieniłem też kapelusz. O, zobaczcie, całkowicie inna stylowa. Czy ładnie, czy nie? Jak powiem, to jest względne. Po prostu znudziło mi się ubieranie ciągle ten sam kolor i potrzebowałem jakiejś zmiany. W poprzednim odcinku nie udało mi się zmienić koloru, to teraz chociaż mi zmieniłem. Skacz, bydlaczku! No i to rozumiem.
Dobra. Inaczej wyglądam. Jestem zadowolony, że w końcu udało mi się coś zmienić w moim wyglądzie. A teraz chodźmy zobaczyć, o co chodzi z tym znakiem zapytania. Tajemniczym znakiem zapytania. Mr. I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh, Evelyn Miller. Unfortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. You have great powers of observation. As my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. And we've been moved and punished and punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not. We cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. It's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. We understand, and we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. No i elegancko. Każ podążać. Każ zostać. Każ uciekać. Każ, kurczę, mnie wziąć na swoje... No, wziąć mnie na zbarana. No i co, i tyle? I to była ta wielka gadalinka. Pogadaliśmy sobie po to, żeby przestać sobie gadać. Dobra. Dacz ma do nas biznes. Jeszcze dosyć wczesna godzina jest. Idziemy zapytać, o co chodzi. Ach, zobaczymy, co ten Dutch znowu wymyślił. Czy to jakiś sklep wielobranżowy? Czy on może siedzi w zaułku po prostu? O, ice cream. Uuu, czyżby jakieś lody tutaj sprzedawali? Tak, pewnie Dutch chce zająć się biznesem lodowym, o to chodzi. Tylko czemu mamy się spotkać w jakimś ciemnym zaułku? Trochę mi się to nie podoba. Dutch, jesteś tutaj? Dobra, słyszę, jak rozmawia z kimś.
Dutch, jesteś tu? Czyli jestem zamknięte. To jakiś brodaty typiarz. O! Tutaj jesteś, Dutch. Szukałem cię wszędzie. Days in this place you turned into some clock watching city boy. What's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all to leave together, we need enough for a boat. Now I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific. An untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on. Kurde, widzę, że bezpośrednio. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you will. Widzę, że bezpośrednio mega. Hand over all your money now. Dawaj pieniądze. These fine folks are their valuables. Mr. S, check that room back there. I got this one dying. Okay, give me everything you got. Quick. Let my acquaintance. No, ale drobniaki. All your money now, don't make me ask twice. Dawaj pieniądze, już. Of course. There's nothing much here. What? There's nothing really here. You're sure? Yes. Then get out here and get ready for company. All of you. We don't want to hurt any of you. Dobra, otwieraj to. Check the safe. Sure. No, otwieraj to, raz, dwa, otwieraj. I don't think they keep much cash in there. Open it. No, tyle co nic, szczerze mówiąc. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn! We got a problem. There's a ton of cops out there. No, to super. Wkopaliśmy się. Son of a bitch. He set us up. You think? This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. What are we gonna do, gentlemen? Something. The trolley. The trolley. Follow me, gentlemen. Ja cię kręcę, no to tak porządnie się wkopaliśmy. No to nie ma co jak okradać największe miasto, jakie się tylko da. Żegnaj, frajerze. Oh yeah. Co? Zmień strony, okej, przepraszam. Myk, prosto w ten. Nice, dobra. Zmieniam strony. Nice. Ej, co jest grane? Kurde, ja nie kontroluję nad tym. To jest ostra jazda tramwajem. Epicka ucieczka przez miasto. No, kto by się spowiedział. Ale rozpiździec. No, ta ucieczka z tramwajem poszła nam perfekcjonistycznie. Perfekcyjnie po prostu wręcz. No to super. No to koniec. No to jesteśmy w dupie. Ja
Dobrze, mam dużo tego. Taka była celność. A teraz nagle mi celność spadnie. Dobra, spadamy stąd. Muszę się napić. Przepraszam. Coś co... lekarstwo, tak. Coś na celność, szybko, gdzie to jest? Może być. I coś, żeby zregenerować ją trochę. Coś dobrego, co dobrze zregeneruje alkohol, tak. Dobra, szybko, zawijamy się. Miałem taką dobrą celność. Kurde, jestem cały brudny. Zobaczcie mój piękny, nowy płaszcz. Dobra, cicho! Muszę zabijać tę policję! W imię prawości! Myk! Prosto w głowę! Oh yeah! No to nie za ucieczka przez miasto, co nie? Myj, kolejny ładny headshot z moich złotych gnatów. Tak jak lubię. Oh yeah. Proszę cię, prosto w twarz. Jam jest władcą tego miasta na wóz. Z przyjemnością. Szybko, jak tam? Nie, 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 ograbiaj, nie ograbiaj. Jak się wskakuje na wóz? Aha, dobra, chyba muszę prowadzić po prostu. Okej. Myk, przestrzelonko! Dobra, skończyła mi się precyzja! Ale damy radę! Chyba. Muszę coś rąbnąć, szybko! Jakieś lekarstwo, o tak! Poczekaj, to za mało! Muszę coś więcej rąbnąć. Coś, co zgeneruje więcej. O, tak, woda. Wybaczcie, że kleję podczas takiej misji, ale... ale powiedzmy, że sytuacja jest dosyć poważna. W takiej sytuacji muszę sobie czasami trochę przychrać. Ach, dobrze, że mamy te przynajmniej bronie, są doskonałe, tylko czemu oni korzystają z takiej amunicji żałosnej? Króciutko! Wyjmij dwie bronie! No... tak jak przystało na prawdziwego gangstera, szybko przez most! Poszukiwany, żywy lub martwy, no to nieźle. Pół miasta wybiliśmy w końcu. Dobra, mamy blokadę. Rozwalę ją! Ja strzeliłem?
worry about me. Just get us out of here. Ja cię kręcę, jak jestem bruda, niedawno kupiłem ten płaszcz. Kto by się spodziewał? No to nieźle zrobiliśmy. Krótko mówiąc, no to nieźle sobie załatwiliśmy sprawy w mieście. Kurde, pół miasta zostało wybite. Totalny rozpiździec w środku, jazda tramwajem. I think we're clear. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah. You're a good kid. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take, and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Pół miasta rozwalili, co? A tak ciekawości, zobaczmy statystyki. Dobrą celność miałem generalnie w tej misji. O, patrz, okradnij wszystkich klientów stacji tramwajowej. Zabij 10 stróżów prawa z pokładu tramwaju. Nie dopuść, aby którykolwiek ze stróżów prawa wskoczył na tył wozu. Strzel w dymę i rzucony przez Leniego. Ukończ misję niewykorzystaniem przedmiotów zmieniających zdrowie. No, tego się nie dało robić. Dobra. Jestem cały uwalony. Ach, masakra. Dobra. Udam, że tego nie widziałem. Dobra, to tak, sprawa wygląda tak, że tutaj póki co Dutch jest chyba zmęczony. Dostaliśmy jakąś misję... tu. Amerykańscy ojcowie, padający deszcz poprosił cię o spotkanie. A, padający deszcz, pamiętam. Ten Indianin. Poza tym chyba mamy coś związanego z pocztą. Ciekawa sprawa. To tak, do miasta też nie mamy zakazu. Mamy coś związanego z pocztą. Zobaczmy, gdzie w ogóle się znajduję teraz, bo dziś wyjechałem za miasto. Tutaj się znajduję. Dobra, rzut beretem, żeby pojechać tu. I tak musimy się dostać... No, i tak musimy się dostać w sumie... Znaczy, w sumie to by mi się przydała jakaś kąpiel porządna. Bydlak! Dobrze, że jesteś, bydlaczku. Tak, jakaś... Może kąpiel by mi się przydała? Nowe wdzianko, które świeżo kupiłem. Na tym białym jeszcze bardziej widać, że jestem urąbany. Ta. Idziemy się wykąpać. Wykąpiemy się. A potem pomyślimy, co dalej. Ach, zwykły, piękny dzień. Zwykły piękny dzień, napadając na posterunek poczty, okazał się tragiczny. Ciekawe, czy jakbym tam poszedł, żeby odebrać pocztę, to ten pocztowy by się zorientował w ogóle, że ja tam byłem. Chyba powinien się teoretycznie zorientować, ale miałem w końcu tą chustę, więc automatycznie wyglądałem całkowicie inaczej. Tak to działa. Tak działa właśnie prawość. Rhodes, jaką grzywnę mam w Rhodes? Ja takiego tu zrobiłem niby. Nie mam pojęcia. Dobra, chodźmy do pasera, jak już tu jesteśmy. Przy okazji, mamy na pewno jakieś tam kosztowności. Chciałem sprzedać parę rzeczy. O, to tak. No, chyba po kolei sprzedam po prostu wszystko jak leci. Duża torba z biżuterią. Karta słynnych rewolwerowców. Nie potrzebuję takich rzeczy. Co to jest? Łosoś w puszce? No to może sobie darujemy. Karta artystów. Kawa mielona. Bez przesady.
Karta krajobrazek, platynowy zegarek, platynowa obrączka, złote kolczyki, zegarek kieszonkowy. Co tu mamy? Złota obrączka. Sprzedać. Powiem tak, nie potrzebuję takich rzeczy. A hajsik się zawsze jakiś tam przyda. No, bimber zostawmy, wiadomo. Bimber to bimberek, nie ma co ten. Myk, myk, to też zostawmy. O, samorodek złota i jakąś tam kartę. Super, dobra. Znowu bogactwo, co nie? A tak z ciekawości, panie sprzedawco, co możesz na przykład mi tutaj kupić? Rewolwien z grawerunkiem. Rewolwien z samozapinem co? Ozdobiony motywami hazardu. Specjal dla konia, o! Takie fajne rzeczy, jest stabilny dynamit, specjalny olej, specjalny tonik. Fajne rzeczy nam sprzedaje, strzała z dynamitem. Co to jest? Specjalne lekarstwo dla konia? Bierzemy. Zapalający śród. Otrzeźwiacz dla konia, może być, kupmy. Serum, specjalne serum. Specjał dla konia. Dobra, i tak maska. Maska szaleńca. Metalowa czaszka. Okej. Przynęta na drapieżniki. Olej do broni. To sobie weźmie. Silny olej z węża. To się przyda. Rewolwer z grawerunkiem Schulera. Po co ja to kupiłem? Nie wiem. I just hope nobody's missing this too much. Hush, hush. Niby jest taki wyrąbany? Co ja wiem? Mój mi się bardziej podoba. O, proszę. To są eleganckie rewolwery. Pewnie brudne zajęcie. No, oczywiście, że brudne. Tam dużo to nie zmienia, ale jest brudne to brudne. Dobra. Wróć. I jeszcze druga taka spluwa jest. To tak samo, wyczyść. Trzeba te broni czyścić co jakiś czas, co nie? I tak one są w miarę dobrym stanie, ale ja po prostu... No wiecie, perfekcjonista. Dobra, jedziemy do miasta. Mamy oddacza i mamy tego Indianina. Na początku i tak muszę... Chcę zajrzeć do poczty. Może grzywnę uregulujemy, bo z jakiegoś powodu żeśmy sobie tutaj natrzypali problemów. Nie wiadomo nawet dlaczego mam taką dużą grzywnę w tym mieście akurat. Ale ja jestem człowiekiem, który nie lubi mieć za dużych grzywien. Mamy też info o wozie. Dobra, wszystkiego się za chwilę dowiemy, ale najpierw grzywna. Panie! Proszę mi... O, przepraszam. To tak, odbierz pocztę, zapłać grzywnę, może najpierw od tego zacznijmy. Dobra, sprawa wydaje mi się, że zamknięta. Odbierz pocztę, i tak pewnie będę miał taką grzywnę na końcu, odbierz pocztę. Do burmistrza przesyłka otrzymana dzisiaj, odbierz. Co to jest? Czytaj. Zaproszenie do burmistrza. O, ciekawe. Dobra, miło. I mamy jakieś zaproszenie do burmistrza. A tak poza tym, no to wiadomo, jest sprawa. Jak jest już powóz, to powóz trzeba ogarnąć. Ale przede wszystkim będę musiał się umyć, bo jestem strasznie brudny. Na białym to strasznie widać. Dobra, chodź tutaj. Ah, perfect timing. I've got a message here for you. Dawaj tą dawaj informację szybciutko. With this one should be two, maybe three coaches and they'll be well guarded. All right, don't you worry about me. But I do worry. Dobra. Okej, wszystko jasne. Tutaj. Zaraz, zajmiemy się z tym marszu, jesteśmy trochę brudni.
Z marszu się tym zajmiemy, a potem dopiero pójdziemy się wyprać. Mydlaczek? Jest zadanie, ruszamy! Wiecie co, przekąśmy coś, jestem troszeczkę ranny, minimalnie co prawda, ale zawsze. Dobra. Zaczekaj na konwój. Czy to dobre miejsce? Ciężko powiedzieć, chyba jadą. Mocno uzbrojone konwoje. Trzy konwoje mocno uzbrojone, to nie jest dla mnie oczywiście problem. Pytanie tylko, czy to będzie łatwe zadanie. Zmuś konwój do zatrzymania się. Tego możecie być pewni. Oj, zmuszę go. Trochę ich tam jest, z tego co widzę. Czy to będzie trudne zadanie? Hej! Stop that coach! Koniu! Ej, no chyba ktoś sobie jaja robi. No chyba se jaja robicie, co nie? Jak to? Na początku mnie staranowaliście. No tak. Chciałbym coś powiedzieć. Wow! Ale rozpiździec! To nie był najlepszy pomysł. Kurde, żeśmy to załatwili tak słabo. Zaczekaj na przyjazd konwoju. To świetnie, żeśmy go zatrzymali. Profesjonalni jesteśmy. Profesjonalni zatrzymywacze konwojów, co nie? Wziął ten z marszu. Ach, no gratulacje, Bladeuszu. Zatrzymałeś ten konwój perfekcyjnie. Świetny pomysł był z tym dynamitem. No chyba będziemy musieli to tradycjonalnie dosyć załatwić. Ale pierwszy raz wbili, poturbowali mojego konia i zadowoleni, co nie? Dobra, zobaczymy, czy tym razem się uda ich zatrzymać. Hey, stop that coach. Back off. Move it. We need to get through. Dobra. Step down. Myk! Dobra, to tak, czy poszło perfekcyjnie? A, wydaje mi się, że owszem. Woźnica, ograb. Ach, nie o to mi chodziło. Ale lepiej się spieszmy, bo chwila, moment, przyjadą tu pewnie posiłki. Co ty robisz, co ty robisz, co ty robisz? Szybko, otwieraj to. Dobra. I drugi wóz. Tak, zrobiliśmy to tradycjonalnie. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia,
Jak miałbym to niby zrobić inny sposób, tak żeby... Bo ja wiem, nikt się nie zorientował. Żeby to załatwić tak elegancko. Musiałby ktoś odwrócić uwagę, a powiedzmy... nie za bardzo było jak to rozegrać. Dobra. Nie było mnie tu. Kurde. Tradycjonalne sposoby są zawsze najlepsze. Dobra, gdzieś tu w ogóle była legendarna zwierzyna, ale nie będziemy teraz polować na legendarną zwierzynę. Następny cel to... To się umyć, umyć się, a potem... Chociaż już jakby czysty jestem bardziej, co nie? No w sumie nie muszę się myć, kurtka mi się sama wytrzepała. Lecimy do tego Indianca. To Indianca to chyba w drugą stronę w takim razie. Ta, ale z drugiej strony... Z drugiej strony jest to strasznie daleko. Co to jest? Zabierz mi to. No kurwa, po prostu nie chcę mieć żadnej legendy. Zabierz mi legendę. No, dziękuję. Ta, kawał drogi. Będzie trzeba podjechać aż do Valentine'a. To chyba jednak pociągiem będzie lepiej. Dobra, tak też zrobimy. Tak więc tyle, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Elo, elo.